Hold up. Elowina, moi gangsterzy, z tej strony wasz niesamowity Tomisław i to jest już 40 odcinek z Good Game Gangster. Jak widzicie, nieźle się rozwijamy z tym Good Game Gangster. Naprawdę dużo nagrywam dla was odcinków i jeśli jeszcze nie zobaczyliście ostatniego odcinka z Good Game Gangster, to teraz widzicie na moim ekranie, oglądam swój filmik, możecie w niego wejść, tam właśnie oceniałem wasze konto oraz zrobiłem survival, więc jeśli jeszcze go nie oglądaliście, więc to możecie oczywiście wpaść i zostawić lajkacza. Mam nadzieję, że dobijecie łapki, bo tego nie będziecie słyszeć. Jak będzie 8 łapek, jak zobaczę w poniedziałek, to wrzucę go na odcinek właśnie w ten dzień, a jeśli nie, no to po prostu wrzucę go dzień później. I dobra, chyba to było na tyle. Nie zapomnijcie jeszcze o subskrypcji oraz o udostępnieniu znajomym. No to co, przechodzimy do Good Game Gangster. Dobra, no to witam was serdecznie, jesteśmy w Good Game Gangster. Dzisiaj będzie zwykły odcinek, bijemy sobie nowy poziom. Ale zanim przejdziemy do survivalu, gdzie już chciałem właśnie kliknąć ten start, pójdziemy do Ojca Chrzestnego, bo mamy tutaj ptaszek, kliknijmy go. I okej, okay, byliśmy w Haraczu 10 godzin i mamy swoją płatę 10 tysięcy oraz plus bonus familijnego w postaci 300, czyli mamy w sumie 10 300 kaski i 10 punktów aktywności. I brakuje nam tylko 4700 expa, więc możemy to łatwo wbić w survivalku. Mamy czekolady, jeszcze 7 minut, a dobra. Tak, 2-7 minut, to wykorzystajmy to sobie. I pokonajmy tych leszczy, dobra. Pierwsi lepsi, no to wiadomo, na Ezie poszli. Nie będę za dużo komentował, bo wiadomo, to jest prościzna po prostu z nimi wygrać. Tylko po prostu troszeczkę energii zżera. Ale to mały problem, bo zaraz będziemy mieć nowy poziom. I okej, okay, mamy level up, to drugi poziom. Mamy 125 golda i 3 punkty z gospodarowania. I dajemy sobie wszystko w odporność. Dobra, lecimy dalej, survival. No i dobra, skończyliśmy survival. Prawie. Jeszcze tylko boss został. 31 i okej. Okay. Mamy zrobione. A, i jeszcze wam nie mówiłem. Aktywne misje, jak to, gdzie to wejść? Charakter. Tutaj, Capovito. Jest nowy event, można go znaleźć w plakacie Wanted. O, tutaj pisze na plakacie w swoim mieście, możesz znaleźć pierwsze oblicze Capovito i Wanted. Przerażający boss mafii powraca, aby szerzyć strach i grozę. Ma za sobą równie przerażające strzelby, które nie może zobaczyć, co on w ogóle daje, ale to nic, jeszcze trwa 1 dzień i 23 godziny, więc to odcinek się pojawi w poniedziałek, więc już chyba go nie będzie, bo nagrywam go w sobotę. Spróbujemy go dzisiaj znaleźć, do domka, ale zanim to zrobimy, to sobie odświeżmy nasze towary w sklepie. Tutaj nic ciekawego nie mamy. Ubiór maskujący celność trafienia, karabin i karabin DT Victor. Okej. Okay. Zróbmy odśwież i dobra, mamy takie coś słabe, bo bardzo słabe. No to jest słabsze od tego. Jakoś czujność, która jest gorsza. I mamy tutaj to uderzenie serca, który też jest gorszy. I ten też jest gorszy, więc nie kupujemy. Mamy tutaj bandaż w dobrych użytkowych 2. I tutaj nic ciekawego nie ma oprócz tego bandażu, ale mam go, więc nie będę kupował. I tutaj jeszcze mógłbym sobie kasko kupić. A czy kupić? No dobra, kupię. Będę miał już 3. Tutaj odporność jest zamiast wytrzymałości mniej i tej mniej siły ataku, więc nie opłaca się. I dobra, zobaczmy co tu jest. 98 punktów za 106, czyli nie. Tutaj mamy 130, przepraszam, 310 za 373, więc też się nie opłaca. A to mamy 316 zamiast wytrzymałości, ale nam więcej szczęścia nie jest potrzebne, ponieważ mamy i tak maksymalne kryty, czyli 53% jak na
Jak na nasze konto, ponieważ mam broń, która daje 3% plus 50% podstawowego krytyka, czyli w sumie 53% daje. I moglibyśmy sobie kupić szczęście. Te kupmy. Te załóżmy właśnie kawkę. Albo tam kawkę założymy i właśnie szczęście. Pastę, dobra, to pastę, żeby mieć więcej siły ataku. I resztę naszej kaski sobie damy w wytrzymałość. Czemu by nie? Kliku, kliku, okej. Okay. Udało się. Teraz zakładamy dynamitki, nasze srebrne najlepsze. No kurde, załóżcie się. Tu masz wejść. Aha, nie chcę wejść. No dobra. Jak nie chcę wejść, no to musimy tak zrobić. Obok tego, okej. Okay. Tutaj jest TNT, dobra. I zamiast tego sobie weźmiemy bandaż. Najpierw szans na leczenie o 11% po otrzymaniu trafienia. Możemy założyć. I tak. Albo amunicję założymy zamiast bandaży. To będzie lepsza opcja, według mnie. Zobaczymy, czy się nagrywa w ogóle. Okej, okay, 6 minut już trwa odcinek. I sobie wejdźmy do... Gdzie była ta taktyczka? Chyba w pojedynkach tutaj była. No właśnie. Zabrzmienie jest trudne do pokonania. Wygraj pojedynek, a otrzymasz niesamowitą nagrodę. Zobaczymy, czy nam się uda. Dobra, klikam. Niech się dzieje wola niebo. Okej, 600 tysięcy. Unik zrobiła. No to już przegraliśmy tak naprawdę. Nie mamy już szans nią wygrać tak naprawdę. Udło? Może teraz. Kryt, kryt. Ajajaj, nie zrobiłem kryta i przegraliśmy niestety. No cóż, trudno. I nie ma kapabity, jak widzicie. Szkoda, bo jak atakujecie do nieziomeczków i odświeżacie, macie większą szansę na spotkanie go. Kurde, ale mam kater, sorry za to. Nie wiem, co się stało. Ja mam straszny katar. Okej, powinno być już lepiej, sobie wysmarkałem noska XD. I dobra. Pójdźmy sobie na pojedynek 83 poziom. Zobaczymy, jak on wygląda. No, dużo wytrzymałości ma. Więc go nie zaatakujemy. Szukajmy sobie jakiegoś wysokiego, który ma niski poziom. Pierwszy? Nie, no pierwszego nie będziemy poziomu tego. Bez sensu, no nie? 90. Keno, no nie no. Kuźwa, tyle życia masz, no ty ja sobie odpuszczę lepiej. A ty ile masz? O, ty jesteś normalny, więc tego zaatakujemy w las. Jeśli jest moje wideo, to bardzo przepraszam, ale cię atakuję. I zobaczymy, czy na jednego hita. No nie, jeszcze nie na jednego hita. O kurde, kryta mi zadał. Pomimo tego, że miał mniej szczęścia. I mamy 50 pieniędzy, aż i 5 milionów honoru. Łoki. Więc udało nam się to zrobić. Pójdźmy sobie jeszcze do rodziny zobaczyć, coś napisali. No nic ciekawego się mojej rodziny nie dzieje. Nie możecie wbić, ponieważ haker po prostu tak opty, nie możecie wbić do naszego klanu niestety. Ale ja sobie zrobię jakiś atak rodzinny. Jeden gościu, 55 poziom. Okej, okay, prywatna wiadomość. Duch gangsta, dobra, zaatakujmy go po prostu. I mam nadzieję, że wygramy. Chyba raczej wygramy. Tutaj wszystko kupiliśmy, szczęście nie kupujemy. Moglibyśmy banasz zakupić, ale i tak mamy go sporo, bo to mamy go marnować. No bo zeszłe dynamitki, bandaż. A ty wszystko zrobiliśmy. W pojedynku wszystko zrobiliśmy, a jeszcze w wojnach gangu możemy pokonać tą zabijaczkę, więc spróbujemy sobie jeszcze ją pokonać. Granat hukowy, załóżmy. Okay. Gran hukowy i lecimy na nią. Nie tu. Ja klikam XD tutaj i atakujemy. Okej, okay, rzuciliśmy dynamit, więc
Plus jeden dla nas. Okej. Krytyk wszedł, więc spoko. 48 tysięcy tego dodajemy, a ona dodaje ile? 76, więc troszeczkę więcej damage dodaje, no ale popatrzmy sobie. Jakbyśmy ciągle kryty dodawali, to może byśmy wygrali. Może. Udło. Kryt, okej, mamy duża szansa, że wygramy, ponieważ bardzo często nam krytyk wchodzi. No ale już troszeczkę nam ten życie spada, jak widzicie. O, gran hukowy używam. Hit. Unik znowu zrobiła. Dwa razy po kolei unik. Serio? O, ja też unik zrobiłem. O, w końcu trafiłem. 64 tysiące. Pewnie przegramy. Znając mnie, jeszcze się przegramy. Oczywiście, 53 tysiące życia. Ja cię kręcę. Widzicie jaki pech? Abyśmy już mieli nową broń, a tak to nie mamy nic. No cóż, trudno się mówi. I ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. O, skończyła mi się też czekolada, może przez to, że baton energetyczny mi się skończył. To też może przez to, że grałem. No ale trudno, no. Trudno się mówi. Oj, bardzo przepraszam za to, no ale... Ater mi przeszkadza. Na pocieszenie nie wiem, co zróbmy sobie. Pójdźmy może do pracy, bo już wszystko zrobiliśmy. Kapitan niestety nie spotkaliśmy, ponieważ go nie ma w plakacie. Jest jakaś kobietka, jak widzicie. No i to było chyba na tyle. Pójdę sobie do pracy. Jeśli wam się podobał odcinek, no to łapeczka w górę. Będzie 8 łapeczek, to w piątek nagram Hero Zero. To elo.